Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Kariery Menadżera w FC24. No, słuchaj, cóż ja mogę Ci powiedzieć, sprawdźmy sobie najpierw tabelę, zobaczmy kto jest na jej czele, no oczywiście, że nie my, bo Legia, no jakby to mogło być inaczej, jeszcze, ale to spokojnie, spokojnie, wszystko w swoim czasie, w ogóle jak w Pucharze Kraju, z kim my będziemy grać, a jeszcze tego nie wiadomo, dobra. Chciałbym zobaczyć, a bo jest UEFA Champions League i UEFA Super Cup. Ej, to nie wiedziałem, że UEFA Super Cup. A, bo to jest jako jednorazówka, dobra, okej. Okej, dobra. Jak w tych Championsach nam w ogóle idzie? Ale żeśmy trafili do grupy, choć pewnie mogło być gorzej. Ale jesteśmy z Villarrealem, z Liverpoolem i z Romą. No, powiem tak. Nie ma lekko. Co tu było jeszcze? Arsenal, Inter, Ajax, Slavia, Praga, Napoli, Leipzig, Porto, Borussia, Lazio, Monaco, Barcelona, Chelsea, Olympique, Marsylia, no tutaj też jest wysoko. Co pod nami jeszcze? PSG, Leverkusen, Galatasaray, Monachium, Madryt, Eindhoven i Salzburg. Szczerze... Trafiła nam się troszeczkę trudniejsza grupa, wydaje mi się. Mogliśmy trafić na przykład na tą grupę z Borussią i byłaby to dużo łatwiejsza grupa, Imo. Albo na to Napoli. Ale no dobra, no nie będę narzekał. No i tak jest nieźle, i tak jest nieźle. Najważniejsze jest co? Jesteśmy w fazie grupowej, słuchajcie, Ligi Mistrzów. A tymczasem, mecz z Jagiellonią. No Jagiellonia jest... tuż za nami, można by powiedzieć, bo na piątym miejscu, więc to wypada zagrać. Tym bardziej, że to jest początek sezonu i jeszcze troszeczkę musimy się przyłożyć do tego, żeby te wyniki były dobre. Także, ruszamy, moi drodzy. Sprawdźmy sobie, co my tu mamy. No, Imaz, Ngubaya, Nugia, kurwa, no nie wiem, no, powiedzcie mi, jak to się wymawia. Ngayamba. Brzmi, jakbym coś pierdolił po pijaku, nie? Co najmniej. A tymczasem, dobra. Wybierzmy sobie stroje. Kurwa, tylko tu nie ma dobrego stroju. Może tak, może w zielonych zagramy tym razem. Może w ten sposób byśmy spróbowali. Zobaczmy, co jeszcze można by było pozmieniać, jeśli chodzi o skład. Arias, coś całkiem nieźle się zapowiada. Ile on ma lat? 31. To się już nie zapowiada. To już koniec kariery bliżej. Blanchard, za kogoś bym tu Blancharda wrzucił. Może za Adegberno. Niech on sobie zejdzie, chociaż eśpieków mamy trochę za dużo, mi się wydaje. Jak na fakt, ile możemy. Do tego Canalesa bym wymienił za Adegberno. Valverde zostawmy sobie tutaj. No dobra, zagrajmy takim składem, zobaczymy jak to pójdzie. Wszyscy są wypoczęci, więc jest plus. Huch, moi drodzy, huch, no to jazda z tą Jagiellonią, jazda z nimi. Nic dziwnego, że skupiamy się właśnie na nim. No nic dziwnego, to prawda, Hansen. Król strzelców w Ekstraklasie, 5 bramek, proszę bardzo, proszę bardzo. Co tu się dzieje? No to trzeba go pobić, bo, znaczy przebić, nie pobić. Nie będziemy tu nikogo bić, halo, halo. A tymczasem Jagiellonia już w natarciu, Norman. Podaje do nie to, ale jest tutaj jeszcze Eduardo. No, tutaj Kubicki. Jeszcze znugują. No, Imaz, ale dobry w ślisko, niestety nietrafiony. Jest Sanchez, dobra interwencja. I nie wiem, co tu się wydarzyło dalej, a tymczasem mamy wykonanie od bramki. Kowar do Fosu, do boku, do Alvareza, Alvarez. On nie ma za bardzo z kim, dobrze Alvarez, tak jest. Oj, bardzo niedobrze to było. Ale spokojnie, jeszcze Angulo do Atajacha, na bok. Atajach, on nie ma z kim. Oj, ależ faulowany Atajach. No i żółta kartka dla Ngujaba. No należało się. No przejechał go tu. No mógł mu krzywdę zrobić. Więc dobra interwencja sędziego, czy tam sędzi w zasadzie. Dobrze. Jeszcze, Rodriguez z daleka, petarda, ale zablokowany przez Diopa. No,
Plan był dobry, Rodri. Plan był dobry, ale wykonanie nie wyszło. Jeszcze Huerta bokiem będzie wrzucał. Jest wrzuta! No i nic z tego. Kurna, myślałem, że sięgnie tam jeszcze. Rodriguez bokiem boiska. Rodriguez. On odgrywa do Fosu, ale do piłka nie dochodzi niestety. Jeszcze Fosu. Ajajaj, no minęli się z piłką. Marczuk. Jest Pedro, ale jest też Rodriguez. Dobrze. Jeszcze Huerta z Rodriguezem. Rodriguez bokiem boiska, on nie ma za bardzo z kim. Rodriguez do Buangi, Buanga. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale jeszcze Huerta przy Marczuku. No, jeszcze Pedro, kurna, no podał między nimi. Nieładnie, nieładnie, chłopak. No, jest jeszcze Huerta, Kubicki. Panowie, ale tu by trzeba było coś zagrać, coś odebrać, coś zadziałać, bo póki co wygląda to bardzo niedobrze, ale jest tutaj Fosu. Dobre odebranie, jeszcze Fosu, Fosu, walczy o tą piłkę. Fosu, dobrze, ale jest tutaj nie to. Alvarez, przerzutka do środka, do Angulo, dobrze, Atajach. Atajach, on musi mieć z kim grać. Atajach, do Huerty, dobre podanie, jeszcze Huerta będzie wrzucał. Tam zamykający Atunia, co tutaj się dzieje? Jest... Jest ręka w ogóle. Pedri za 162 miliony z Manchesteru do Barcelony. No dobry, dobry transfer. Taki transfer w Ekstraklasie chciałbym cyknąć, ale raczej nie ma na to szans. Tymczasem jeszcze Fosu z Huertą. Huerta bokiem boiska. No Huerta nie ma za bardzo z kim. O, jeszcze próbował, ale tu Pedro był szybszy. Oj, 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 co za faul na Marczuku. No i mamy żółtą kartkę dla Atajacha. No nieładnie, nieładnie. Niedobrze, no niedobrze. Strasznie agresywny jest ten mecz. Najpierw żółta kartka po stronie Jagiellonii, później żółta kartka u nas. No nie możemy tak grać, trzeba troszeczkę uspokoić. Oj, 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 co za podanie. Ale jest tu Atajach, dobrze przecina to. Dobrze Atajach, dobrze, o to chodzi właśnie. Na spokojnie. Atajach. Jeszcze. Do środka, do Sancheza. Tu odbicie ręką. No dobra, na spokojnie panowie, na spokojnie. Fosu. Jest Rodriguez. Jest Rodriguez, ale Kubicki mocniejszy w tej sytuacji. Oj, niedobrze, no niedobrze panowie, no. Straszny piach gramy, no straszny pioch. Jeszcze Norman. Przy nim Fosu, ale nic z tego. Wrzutka, ale Alvarez broni to całym sobą. Gwizdek sędziego i koniec pierwszy. Mamy koniec pierwszej połowy. No szczerze nie wygląda to za dobrze. To nie wygląda za dobrze, więc trzeba się wziąć w garść. Jeszcze Sanchez do boku. Do Alvareza, Alvarez rozpędza się z tą akcją. No podanie do Atuni, Atunia! Atunia wbiega w pole karne, Atunia! Atunia, strzał i bramka! Co tu się wydarzyło? Co to jest za strzał? Jak on pokonał bramkarza? No coś pięknego! Dobre otwarcie, dobre otwarcie w drugiej połowie. Ładnie, ładnie. To trzeba po prostu tak czasami spontanicznie troszeczkę, troszeczkę spontaniki w tym wszystkim i to wychodzi. I to wychodzi, no tylko trzeba się postarać. Kubicki. No, Jagiellonia będzie teraz w natarciu. Marczuk. Oj, odegranie do środka, do Imaza. A jeszcze Marczuk. Zakręcił się jak gówno w przeręblu i stracił. Dobrze, Huerta. Huerta odegranie do Buangi. Buanga! Dobrze, dobrze Buanga, tak jest. Buanga będzie zbiegał w pole karne. Buanga! Jeszcze, on nie ma za bardzo z kim. Odegranie! Co, Piotrowski! Jeszcze! Co tu się... Co on zrobił? Co to było? To było podanie czy strzał? Co oni robią? Brak pisów, no taka sytuacja, tak to zmarnować. To była dobitka na setkę. Fosu głową, dobrze. Z Hoffmanem, Hoffman. No i strata, nie to był mocniejszy. Eduardo do Pululu. Pululu z Kubickim. No i jeszcze dobrze Sanchez. Ajajaj, ależ mocno tam mu wszedł Kubicki. Ale bez faulu. Oj, niedobrze, Eduardo. Eduardo. Dobrze, jest tutaj Alvarez. Alvarez do Atuni. Atunia będzie rozbiegał się, dobrze. Atunia jeszcze bokiem boiska. On nie ma z kim zagrać.
rozpoczną od bramki. Nie ma z kim zagrać, no i skończyło się jak się skończyło, prawda? No nic z tego. Trudno, Sanchez jeszcze głową. Dobrze, do Atuni. Atunia! No Atunia, teraz wszystko w twoich rękach. Atunia, strzał! I mamy 2-0! Mamy, mamy to! Mamy to, moi drodzy! Piękna bramka Atuni! Ajajaj, ależ to tam załadował w okienko. Drugi raz można powiedzieć, że podobnie. No tutaj troszeczkę bardziej finezyjnie można by rzec. Dobrze, dobrze, dobrze Atunia. Dwie bramki przewagi mamy, no i jedziemy, jedziemy z tą Jagiellonią. A już troszeczkę jadę ze swoim głosem. Ale Norman, ojojoj, Imaz jeszcze dobrze w fosu. Co to było za agresywne, ale jakże potrzebne wejście. Jeszcze Boanga, Boanga na dobieg do Hoffmana, ale ten niestety nie dociera do tej piłki. Jest tu jeszcze Kubicki. A i jeszcze Skrzypczak. Podanie do środka, do Kubickiego, ale nie przecinają tego podania niestety. Pedro, jeszcze z Kubickim. No ten Kubicki tutaj próbuje nam mieszać. Jest Norman. No, niedobrze, no, Nuanga. Dobrze, dobrze Sanchez, tak jest. No i teraz jazda, jazda Boanga. Jesteś szybszy. Przynajmniej możliwości są twoje większe, szybsze. No nie wiem, co mam ci powiedzieć, stary. Jeszcze do Hoffmana, Hoffman kręci się, no i nic z tego, Kubicki przejmuje tą piłkę. Jeszcze Nuanga, Imaz będą wyprowadzać kontratak, Jagiellończycy jadą z nim, jadą, nie to, nie to, ale dobrze, jest cofka do tyłu, jest Diop. No panowie, nie możemy tak dać, Eduardo, ale Fosu dobrze to przecina. Jeszcze Fosu, Fosu, Fosu do Hoffmana, Hoffman zakręcił i będzie atakował, teraz albo nigdy, Hoffman strzał i mamy 3-0, piękna podbitka sobie piłki, no i dobrze, dobry kontrolowany strzał po ziemi. Oj, ten mecz wykończy moje gardło, ależ no, no pięknie, no pięknie, no co ja mogę powiedzieć, no pięknie, dobrze im idzie, no. Wreszcie dobrze im idzie, no. Wreszcie, wreszcie. Pokazaliśmy coś więcej. I zero straconych bramek. No, no i to jest plus. To jest plus. Na to czekałem. Na to, słuchajcie, czekałem. Wywiad pomeczowy. Zobaczmy, o co mnie znowu będą pytać, bo jak znowu trzy pytania będą te same, to jest bez sensu totalnie. Dziękuję, dziękuję. Jakie są państwa pytania? Czy Atunia dzisiaj bohaterem? Myślę, że tak. To był świetny występ całej ekipy. I Atunia naprawdę mi zaimponował. To było dobre widowisko. To było naprawdę dobre widowisko. Jest jak dotąd niepokonany w 7 rozgrywkach. O, czy serię chcemy kontynuować? Oczywiście, że tak. Myślę, że chcielibyśmy tak sięgnąć przynajmniej po 15. Chyba rekord w zeszłym sezonie był 13, jak dobrze pamiętam, więc te 15 myślę, że byłoby dobrze. Co się zmieniło do ostatniego spotkania? Nie pokonuje nas się 2 razy, no niech będzie, że to, chociaż prawda jest taka, że dużo żeśmy zmienili. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję, żegnam państwa serdecznie, no, czy coś. Dobra, Labrowicz sprzedany, 8 milionów do budżetu. To nam daje 6 milionów budżetu. 8 milionów do budżetu i 6 milionów... A, bo to na następnym okienku transferowym. No tak, to ma sens teraz. To ma sens. Natomiast czy my mamy coś teraz jeszcze do zrobienia? Tak się zastanawiam. Na szkółkę juniorów sobie rzućmy okiem. Co my tu mamy? Czy jest ktoś, kto jest słabo perspektywicznie wyglądający? W sumie to nie. O kurwa, w sumie to nie. Larbosa jest. Ja bym ich wziął i bym ich powypożyczał. Czyli tak, do seniorów. I powypożyczać ich po prostu. Ci, co mają fajny overall. Fajną perspektywę, a nie mają, a mają więcej niż 15 lat. Bo tak to wszyscy tu raczej 15, 16, 17. No z tego Bakeja to raczej nic nie będzie, ale mogę go przenieść. Zobaczymy tego Bruno też. No i dobra, resztka 15, więc niech sobie tu zostaną. A my sobie ich wystawmy na transfer.
Znaczy nie na transfer, co ja mówię, kurwa, na jaki transfer? Wystawmy sobie ich na wypożyczenie. Bo to im się na pewno przyda. Niektórzy z nich są już naprawdę dobre pieniądze warci. Więc myślę, że warto ich po prostu w ten sposób troszeczkę docenić. Wysłać ich, niech oni sobie idą, niech próbują. Hoffman w ogóle ma 17 lat, on ma 73 overall, ja pierdolę. On będzie miał 90, nie? W przyszłości, coś czuję. Mam takie dziwne przeczucie. Martins, Quintero jeszcze gra czasami. Więc ja sobie go zostawię. Ten niech idzie, ten niech idzie. Berardi niech idzie. Valverde niech zostanie. Blanchard musi zostać. Torres niech idzie na wypożyczenie. Canales niech zostanie. Baker musi zostać. I tak poza tym to chyba mamy wszystkich... Wszystkich grających. Wszystkich w sumie chyba grających już mamy, nie? Tylko ten Arias nie gra. Ale to nie jest problem żaden w sumie z nim. Zawsze z niego jakiś tam hajs będzie na koniec. No i dobra, no to skipnijmy sobie w takim razie. No Labrowicz idzie, a bo Labrowicz dopiero teraz idzie. Dopiero teraz jest transfer. Na A. 10,5, on był warty 11, w sensie najlepsza ta. To muszę przyznać, że nieźle, nie? Że nieźle. Że to mi się podoba w sumie. Znaczy szkoda mi Labrowicza, bo on naprawdę dużo z nami przeszedł. Ale... No jakby wiecie, no... No wiecie, no... Trzeba to po prostu zmieniać, no niestety, no to jest biznes, tylko i wyłącznie, no co ja poradzę, no. No nic nie poradzę. Dobra, zlećmy sobie wypożyczenie. Czy minusem tego zlecania wypożyczenia jest to, że jak zlecam wypożyczenie, to wtedy, jakby to powiedzieć, zarabiam na nich trochę mniej, bo nie zwracają mi się koszty kontraktu ich. Ale no nie oszukujmy się, oni są warci tyle co nic, bo oni tam mają, nie wiem, 500 do 1000 wynagrodzenia tej pensji. Więc ja nie zbiednieję, jak ja będę płacił te 500, a ktoś będzie, a on będzie grał u kogoś. Jakby nic mi to nie zmienia, nie? A dzięki temu oni się po prostu rozwijają, więc to jest dla mnie ważniejsze w tym wszystkim. Dobra, wypożyczenia poszły, to poszło. Mecz z Krakowią to sobie, słuchajcie, skipniemy. To sobie skipniemy szybką symulacją. Kurwa, przegraliśmy. Ja pierdolę. 7 meczy mieliśmy. I kurwa, musieliśmy przejebać z Krakowią. Na szybkiej symulacji. No ja w to nie wierzę, nie? To jest tak absurdalne, że ja w to nie wierzę po prostu. Dopuszczę niepołomicę na krótki okres. Dobra, niech idzie. To mi tam szkodzi. Niech idzie, chłopak. No a my mamy mecz z Romą za chwilę. Więc do meczu z Romą to naszych trzeba trochę przygotować kondycyjnie na pewno. Kowar tu git. Tu widzę, że jest jakiś problem. U Atuni jest problem też ze skupieniem. Dobra. W sumie wszędzie zrównoważony by rozwiązał chyba całą akcję. Tak mi się wydaje, że ten zrównoważony tutaj odda. Kurwa, Buanga, słabo to wygląda. U Hoffmana skupienie dramat. No to Hoffman nie zagra w następnym meczu, to ja już widzę. Adegberno w ogóle zero skupienia. Galdemesz zero. Labrowicz 0, Blanchard 0, Jung 0, Lawson 0, Bruno 0. No kurwa, no co oni robią, nie? Ja nie wiem, oni są jacyś naćpani czy co? Panowie, no to musicie się skupić na treningach i na całej reszcie. No jakby to wyobrażacie sobie w tej sytuacji? Jak wy sobie to wyobrażacie? Co my tu jeszcze mamy? Musimy z grupy wyjść. Żeby mieć sukces międzynarodowy. No dobra.
tutaj wygrać ligę i wygrać Puchar Kraju, dobra, to się raczej uda. Utrzymać wzrost wynagrodzeń poniżej 25, to się chyba też powinno udać, bo to mam 17, myślę, że powinno się udać. Raczej nie wydaje mi się, żeby ktoś jeszcze miał tam dostać jakąś podwyżkę. A kupować raczej już chyba nikogo nie będziemy kupować w tym sezonie. No zobaczymy. No i ogólnie dajcie znać, co myślicie odnośnie następnego sezonu. Czy jakby kontynuujemy Gryfonów, czy zmieniamy faktycznie na jakąś angielską ligę. Na jakąś, nie wiem, trzecią ligę angielską czy coś i od zera będziemy to jechać. Choć tak się zastanawiam, jeśli jeden sezon trwa plus minus 2 miesiące albo 1,5 miesiąca, to się zastanawiam, ile jesteśmy w stanie jeszcze sezonów zrobić do następnego FCK, w sensie do FC25 na przykład, bo na pewno wyjdzie we wrześniu i mamy styczeń, w lutym pewnie będziemy kończyć ten sezon, później marzec, kwiecień, czerwiec, maj, czerwiec, lipiec. Nie, to 3 sezony jesteśmy w stanie zagrać. To w sumie, jakby dobrze przycisnął, to jesteśmy w stanie z najsłabszej ligi angielskiej dojść do Premier League. Chociaż, no nie wiem, dobra, czy to do zastanowienia się. Dajcie znać, co o tym myślicie. A tymczasem jedziemy na mecz z FC Romą. Tu będzie wysoko fest, nie? Belotti, Alvarez, Oyarzabal, Zalewski, Lemar, Smalling, Hummels, Fratesi, Vivian, Samba, no 4,5 gwiazdki, to już nie ma żartów. To już nie ma żartów. Najpierw konferencja prasowa. Hello, hello, as always, please, kurwa, mówcie do mnie po polsku. Zupełnie inne wyzwanie dla drużyny, wasi kibice oczywiście liczą, że to będzie wasz rok. Och. No co ja mogę powiedzieć, no chcielibyśmy wypaść bardzo dobrze i mam nadzieję, że inni nie będą chcieli na nas wpaść. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale brakuje mi tutaj lektora, nie? W czytaniu tych opisów. To byłoby dużo lepsze niż moje pierdolenie, tak szczerze mówiąc. Czy zaczniecie od wygranej? Musimy się skoncentrować. Skoncentrować, bo jednak Roma jest to silny przeciwnik. No i różnie może być w tym meczu, różnie może być. No liczę na to, że chociaż remis udźwigniemy. W trudnej obecnej sytuacji możemy spodziewać się jakiś... Nie od razu Rzym zbudowano, jak piękne określenie przy FC Romie, no. A tymczasem dziękuję Państwu za uwagę. To, co musimy zrobić jeszcze, to sesję treningową. To, co musimy zrobić jeszcze, to sesję treningową sobie zróbmy. Zbieranie pucharków. Bo ona nam się na pewno przyda tutaj. To nawet nie ma co mówić, że nie. To nam się zdecydowanie przyda na FC Romę, bo potrzebujemy jakiegokolwiek wspomagacza, który by nam pomógł. Bo jednak ta drużyna jest dużo silniejsza od nas, jakby nie patrzeć, nie? Czy to, że jest dużo silniejsza, to nie znaczy, że będą lepiej grać od nas, to jakby jasne, ale no nadal. No ale jakby nadal nie możemy lekceważyć ich, bo to może tylko na gorsze nam wyjść, jak będziemy ich lekceważyć. Tylko na złe bym powiedział, nawet nie na gorsze. Kurwa, Rodriguez, uważaj. Ale dobra, w sumie i tak zrobiłem, więc jebać. A wybitka. Jeszcze raz wybitka Tunią. Dobra, niech se przejmie Baker. Git, git, dobra. Najważniejsze, że zrobione. Wzmocnienie dokonane. No i teraz co? Hoffmana trzeba ściągnąć. Za Blancharda. I co dalej? Czy za Hoffmana kogoś wymieniamy? Bo Hoffman nam się ogólnie może przydać. Może za Barana, no. Choć nie jestem przekonany do tego, żeby Barana ściągać. Barana ewidentnie, albo ewentualnie za Quintero tutaj. Blanchard co ma być? Enkom, nie? Nie, Sienem, dobra. No dobra, no Kowar jest w formie.
nie to, co pozostali nasi bramkarze. Formację sobie zostawiamy, taktykę sobie zostawiamy. No i co? Wybór jeszcze tylko Ciuszków. Ciuszków, wybór Ciuszków. Nie drużyny, drużynę już zmieniłem. Tak czy tak? Może tak zagrajmy. Może tak zagrajmy. I lećmy. Boję się trochę tego meczu. Trochę się go boję, trochę się go obawiam, ale... Ale to jest pierwszy poważny mecz, jaki mamy tą drużyną w tym sezonie. I w ogóle chyba tą drużyną, bo nie wydaje mi się, żebyśmy grali na tak mocnego rywala. Więc no, lecimy, moi drodzy, lecimy. Co ma być, to będzie. Ataya, jeszcze Rodriguez, Sanchezem, Sanchez do Boangi, Boanga. Boanga! O, i Hummels szybszy. No trzeba uważać. Fratesi, Oriazabal. No, no, Lemar. No panowie, nie, tak nie możemy Belottiego puszczać. Belotti, jeszcze tu faulowany, jest Zalewski. No, nie. Oj, dobrze, że Alvarez tego nie trafia. Oj, byłoby nieciekawie. Straszna wrzawa na tych trybunach, a tymczasem Atajach bokiem boiska, do Huerty, dobrze, Huerta jeszcze, do Boangi, Boanga, strzelaj, bramka! Co się wydarzyło? Mamy prowadzenie za... Co tu się wydarzyło? Mamy prowadzenie z Romą! Co ten Boanga zrobił? Co to było w ogóle? Co ten Boanga zewce Romą? Swoją drogą wcześniej była AS Roma chyba, nie? Rodriguez, na spokojnie, do Huerty, Huerta. Dobrze, bokiem boiska. Jeszcze i próbuje. Dobrze, Huerta. Nie ma za bardzo z kim. Huerta będzie wrzucał, ale nie ma tam nikogo, kto by zamykał. Jeszcze Sanchez próbuje głową. Jest tu Belotti. Jest też Rodriguez. Petarda z daleka Rodrigueza. Smolnik przyjmuje na rękę i mamy rzut karny. Mamy, słuchajcie, rzut karny. I to może być przewaga dwóch bramek. Choć Huerta do niego podchodzi, ja bym od razu na Boangę zmieniał. Boanga. Boanga versus Samba. Boanga i Samba. Boanga. Strzał! I Samba broni to! Co tu się wydarzyło? Ajajaj! No niedobrze, Boanga, niedobrze! Na krótko! Do Huerty! Huerta wrzuca! No był tam Blanchard, ale nic z tego! Jeszcze Oriazabal! Jest Alvarez! No są też obrońcy, ale jeszcze podanie do tyłu do Crisante! Crisante! Hummels! No próbują, jeszcze Lemar! Podanie dalej do Zalewskiego, Zalewski z Belottim, Belotti z Oriazabalem, Oriazabal do Belottiego, znowu Belotti, Oriazabal, co tu się dzieje? Oj. Kowardo, Fosu z Alvarezem, Alvarez, dobre prowadzenie, dobrze, do Atunia będzie wbiegał w pole karne, jeszcze wrzutka, no ale przestrzelił niestety to. Jest tutaj jeszcze Sanchez, ale Alvarez mocniejszy. Lemar. Oj, faulowany tutaj przez Atajacha. Jest jeszcze Zalewski. Zalewski, podanie do tyłu, do Hummelsa. Hummels z Lemarem, Lemar z Crisante. Crisante z Fratessim. Fratessi jeszcze z Lemarem. Belotti. No, ale na całe szczęście nic z tego. Jeszcze Belotti, strzał z daleka na Angulo, blokuje to. Prawidłowo, dobrze. Boanga, on nie ma za bardzo z kim. Boanga, podanie do Huerty. Huerta ładnie drybluje tutaj i wychodzi. Wychodzi w tą szesnastkę. Jeszcze Huerta wrzuca do Blancharda. Blanchard tam głową, ale niestety nic z tego. Jeszcze Anguro, podanie do Lemara. No nie doszło to. Alvarez. Oj, Alvarez. Wychodzi, ale jest tutaj Fosu. Dobrze. Jest jeszcze Atajach. Atajach przy piłce. Podanie do Huerty. Huerta. Nie ma za bardzo z kim. Huerta, jeszcze do Atajacha, bardzo dobre podanie. Jeszcze do Boangi, Boanga na spalonym niestety. Ajajaj. No niedobrze. Hummels z Lemarem na krótko. Jeszcze Smalling z Vivianem, Vivian, ale on tutaj pod presją.
No jeszcze Samba. No i koniec pierwszej połowy tym samym. No idzie nam naprawdę dobrze. Teraz tylko tego nie spieprzyć. Teraz tylko tego nie spieprzyć. I może strzelić jeszcze jedną. Tak dla spokoju świętego. Crisantes, Fratessim, Fratessim, środkiem pola. No jeszcze Vivian z Fratessim. Jeszcze Vivian. Do Oriazabala, Oriazabal. Oj, no było dobrze, ale no nie wyszło. Alvarez, nieładny faul. I chyba będzie żółta kartka. Zobaczmy. Tak jest, żółta kartka dla Alvareza. No brutalny dość ten faul, dość brutalny, więc należało się. Ajajaj, no nie możemy tak faulować. Jeszcze Oriazabal z Hummelsem. Hummels z Zalewskim, Zalewski ze Smolingiem, ale jest tutaj nasz Sanchez i na spokojnie musiałem aż wziąć wdech. Jeszcze Huerta, dobrze Huerta. Tak jest, ale dobrze by było, jakbyś miał z kim zagrać. Huerta, rozegranie do Buangi, Buanga strzela i mamy 2-0. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, słuchajcie? Oj. Cóż za rozpoczęcie tej fazy grupowej. Coś pięknego, jeszcze tam faulowany. O, trzeba uważać, Oriazabal. Oriazabal, ale jest tu przy nim. Oj, dobre przejęcie Alvareza. Alvarez do Blancharda. Jeszcze Blanchard próbował do Boangi, ale nic z tego. No jeszcze Fratessi będą wychodzić z kontratakiem. Alvarez do Belottiego. Belotti do boku do Oriazabala. Oriazabal, no kiwa, ale jeszcze do Belottiego. Dobrze Rodriguez. Tak jest, o to właśnie chodzi. Angulo środkiem boiska. Angulo, on musi mieć z kim zagrać, a póki co Angulo do Blancharda, Blanchard nie ma z kim, no i Vivian przejmuje tą piłkę. Jeszcze Crisante do Lemara, Lemar do Alvareza, Alvarez, ale Angulo, dobry faul, znaczy dobry faul, czasem dobry wślizg, to nie był dobry faul, bo nie było faulu. Jeszcze, na spokojnie, Rodriguez do boku, do Huerty, Huerta, bokiem boiska, Huerta. Dobrze by było, jakby wrzucił. Huerta, wrzutka i jest tutaj Atunia, ale nic z tego. Plan był dobry, wykonanie było całkiem niezłe. No ale niestety nic z tego. Jeszcze tutaj, dobrze. Próbuje Alvarez do Oriazabal z Fratessim. Aż mi się język już plączy. Co tu się dzieje w tym meczu w ogóle? Zalewski do Alvareza, Alvarez, ale Sanchez przejmuje tą piłkę. Jeszcze Rodriguez, dobrze, bardzo dobrze. Buanga jeszcze z Blanchardem, Blanchard rozbiega się. Blanchard będzie strzelał z daleka, petarda, ale nic z tego. Ajajaj, no ale plan był dobry. Oj, wschodzi Belotti, wchodzi Dybala za niego. No i mocna zmiana. Trzeba teraz uważać, Oriazabal. Dobrze, Vivian. No, zgubili piłkę w sumie. Oj, dobrze. Kurwa, że on tego nie złapał. Że on tego nie przejął. Jeszcze Lemar z Alvarezem. Strzał, Angulo broni to. Dobrze, Angulo, dobrze. Jeszcze Sanchez do Boangi. Boanga bokiem boiska. On nie ma za bardzo z kim. Boanga. No, próbował, ale Vivian przejmuje tą piłkę. Ostatnie 3 minuty. Więc trzeba szybkie jakieś zmiany zrobić. Baran. Jeszcze Canales, niech wejdzie za Sancheza. Blanchard, niech schodzi za Hoffmana. Adegberno za Buangę. Albo tak może, Huerta. Poczekajcie, bo teraz się zgubiłem. Sanchez niech sobie zostanie. Canales niech wejdzie, chyba że mamy jakiś inny pomysł. Nie, to jest lepszy pomysł. Dobra, Adegberno, Antunia. Alvareza by trzeba było zdjąć za Bakera. Został mi jeszcze Galdemesz i Kovacevic. To Kovacevicia za Angulo? Nie mogę? A zrobiłem, kurwa, tyle zmian. No trudno, dobra, to jest jak jest. Ile zmian zrobiliśmy, tyle zrobiliśmy. Wszystkie na sam koniec. Więc powiedziałbym, że idealnie o to chodzi właśnie. Na spokojnie, jeszcze Baran głową do Sancheza. Sanchez strzał z daleka i Smalling prosto w klatkę. Jeszcze Alvarez.
Zalewski. No, z Alvarezem. No, 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 panowie. Nie możemy dać sobie strzelić tej bramki. Nie w ostatnich chwilach. Dobrze, Adegberno. Adegberno jeszcze do środka, ale koniec meczu. Mamy to, słuchajcie, mamy to. 2-0 wygrywamy z Romą. Coś pięknego. A z ciekawości rzućmy sobie okiem jeszcze na statystyki. 3-1 powinno być, więc nieźle. Naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle, muszę przyznać. Witam, witam, witam. Teraz możemy sobie porozmawiać, szanowni państwo. Dlaczego Blanchard nie dostał? No, nie wiem, no. Nie dostał, bo nie dostał, no. Trochę pograł i tyle, no. Buanga. No, Buanga. Jestem z niego zadowolony, naprawdę. To był mega mocny transfer, nie? To był mega mocny transfer. No, Buanga mi zaimponował, po prostu. Zrewanżowaliście się klubowi Roma FC, ale my z nim nie graliśmy, proszę pani, wcześniej. My z nimi wcześniej nie graliśmy. My z nimi wcześniej nie graliśmy, więc jak mogliśmy się z nimi zrewanżować, no? Nie rozumiem tego podejścia. Dziękuję, dziękuję za te pytania. Beznadziejne co prawda niektóre, ale trudno. Trzeba robić... Trzeba robić, słuchajcie, morale po prostu. Berardi jest z opcją wykupu, ale jego sobie zlećmy. Tu mamy krótki okres, niech idzie. I Stone na 2 lata też niech idzie. No i dobra. I troszeczkę, troszeczkę tych wypożyczeń żeśmy narobili. Następny mecz z Widzewem. To myślę, że się nie ma co oszukiwać, nie ma sensu go grać. Tylko po prostu trzeba go symulować. Mam nadzieję, że tylko lepiej niż ten poprzedni, który symulowaliśmy, bo tamten był tragiczny po prostu. A tymczasem... No żegnamy Santosa od nas. Niech idzie sobie na to wypożyczenie do Puszczy Nepołomyce. Na pół roku. Niech się tam chłopak odnajdzie, chociaż trochę. Za Barbarosę coś przyszło. Dobra, zlećmy wypożyczenie. Martins. Na 2 lata, niech idzie. No ci gryfonowie będą dobrze grać, coś czuję, jak ja stąd odejdę. Tak, tak, tak też mi się wydaje. Tak coś mi się wydaje, że jak pójdziemy na jakąś ligę angielską czy coś, to oni naprawdę będą dobrze grać. No mają skład już dobry, no co ja powiem. No tylko kurwa właśnie, 1-1 z Widzewem, no ja pierdolę. Tak dobry skład, a remisujemy z jakimś gówno Widzewem, no. Przepraszam dla fanów Widzewa. No ale no... W tej sytuacji co ja mogę? Co ja mogę powiedzieć w tej sytuacji, no? Jest jak jest, no. Kakaraka, gówno ptaka, no i taka sytuacja, no co poradzić. Dobra, troszeczkę nad skupieniem tutaj popracujmy. Reszta sobie jakoś tam daje radę, Angulo sobie żyje. No i dobra, tylko Blancharda tylko trzeba wyciągnąć troszeczkę bardziej. O, w ten sposób może. No i co? O, są raporty o juniorach. No Boże, czekałem na to. Bierzmy jak leci tych, co mają 90 z potencjał. Bo oni się na pewno przydadzą. Coś tam z nich zawsze można później zrobić, nie? Coś tam z nich jesteśmy w stanie ulepić. Choć nie ze wszystkich, ale nadal. Dobra, ten niech będzie. Tego nie chcę. Tego nie chcę i ten też niech będzie. Troszeczkę żeśmy ich zrobili. Kowar skoncentrowany, dobra. I Zacharkina. Wypożyczenie, wykup. Niech się to negocjuje samo. Niech się to zleca, można by rzec. Niech się to zleca. Zobaczmy sobie w ogóle tą szkółkę juniorów, jak to tam wygląda aktualnie. 16-latek Royer, który ma 61 overalla. Kurwa, to jest naprawdę nieźle, nie? To jest naprawdę nieźle. Przenieśmy sobie go od razu. I ten Royer, on jest od razu też do wystawienia. Nie tak. Tak. Royer. Do wystawienia, do wypożyczenia. Niech idzie chłopak. Bo na pewno nam się to przyda. Za salę jeszcze coś jest też. Dobra, niech to się negocjuje. Dużo, dużo tych wypożyczeń pójdzie, nie? Dużo tych wypożyczeń pójdzie, no ale trzeba to trzeba.
Jak trzeba, słuchajcie, to trzeba. No i co zrobić? No nic nie zrobić. Dobra, do Layton sobie Higgins poszedł. Git good. Stone sobie idzie do Voluntary na 2 lata. Trochę długo ogólnie, ale niech będzie. Czy ktoś jeszcze? To tyle? Dobra. To sobie pójdźmy w stronę tego meczu ruchu. Kolejni idą na wypożyczenie. I kolejny. Martins do Cannanzaro na 2 lata. I oczywiście pokrycie pensji po mojej stronie, kurwa, bo jakby mogło być inaczej. No ale dobra, wypożyczeni to wypożyczeni. Ja bym chciał sobie natomiast rzucić okiem na wolnych zawodników. I czy ktoś się czasami nie zwolnił sensowny? Bo wiecie, jak to jest, nie? Czasami z dupy, bo potrafi być ktoś, kto ma tam jakiś mega overall. Trochę stary. Więc warto o takich zadbać, żeby ich połapać po prostu. Ten nie. Choć wydaje mi się, że nic nowego tutaj nie znajdę niestety. A to słabo akurat. O! To może być ciekawe. Dribbling, tempo. Wykopy, no, nic ciekawego. O, HPO, całkiem nieźle. Podania, dribbling, tempo, dobra. Nawet pod sprzedaż tak patrzę, niekoniecznie, żeby wiecie, żeby był cały czas. Bramkarz słabiutki. Bramkarzy akurat nam nie brakuje, nie? Więc o bramkarzy się nie martwię, tego możemy sobie też obserwować. Mamba! Boże, on 90 tempo może mieć aż. A jakie wykończenie? O Jezus. Kurwa, no ogólnie nie wygląda on źle. Ogólnie to nie wygląda on źle, muszę przyznać. Ale nie ma tutaj żadnej takiej perełki, nie? Nie ma tu niestety żadnej perełki. Jakub Bartosz. To Jakub czy Bartosz? Morten Behrems. Wypada całkiem nieźle, muszę przyznać. Ten też, jak na 18-latka. Tutaj słabo. Słabo, słabo, słabo. Tempo dobre, ale cała reszta leży, kurwa. Co z tego, że on będzie szybko biegał, jak będzie grał jak kasztanny? To bez sensu. I Boa Mortone. Wygląda nieźle. I Bobby Hom też wygląda nieźle. Bobby Hona skądś kojarzy, Bobby John. Tylko skąd? Tylko skąd mógłbym go kojarzyć? Cię zastanawiam i nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Zostało nam już niewiele, jeśli chodzi o finanse. W tabeli jesteśmy na 2. miejscu. W ogóle ruch jest pierwszy. O kurwa, czyli z tym ruchem ten mecz przydałoby się zagrać. Ojojoj. Lech za nami, Legia za nami. No ciekawie to wygląda, nie powiem. Ciekawie to wygląda. A w ogóle jak w tabeli w Champions League wyglądamy? Pierwsi, Real wygrał z Liverpoolem. Ale niewiele, bo 3-2 tylko. No dobra. Ale kurwa, że z tą Romą wygraliśmy, to jestem dalej w szoku, nie? Jestem dalej w szoku. A jak inne grupy w ogóle? PSG zremisowało z Galatasaray. Ciekawe. Real zremisował z Eindhoven. Inter z Amsterdamem zremisował. Tutaj Napoli i Leipzig wygrało. Mówiłem, że to łatwa grupa by była. Borussia z Lazio, też mówiłem, że łatwa grupa by była. Marsylia z Chelsea zremisowała. Barcelona wygrała. Manchester City wygrał. Young Boys i Betis zremisowali. To jest w ogóle ciekawa liga. W sensie grupa, nie liga. Bo tutaj tak naprawdę
jedynym, z kim mógłbym przegrać, tak mi się wydaje, to jest Manchester City. Bo Betis, Benfica, Young Boysy, jakby nie wydaje mi się, żeby coś tu zagroziły. I w ogóle nie wiem, czy zauważyłem dobrze, ale Manchester United tutaj nie ma. No ale to się w sumie nie dziwię. Biorąc pod uwagę, że nawet wyprzedali swoich najlepszych zawodników teraz, w tym sezonie. W sensie nie IRL, tylko w tym sezonie w karierze, nie? No to się w sumie nie dziwię, że tak im dość słabo poszło. A zobaczmy sobie w ogóle jeszcze na kalendarz, jakie mecze mamy teraz. Mamy ruch. Później mamy Liverpool. No to... No następny odcinek jest tak na grubo w sumie, bo tak, ruch, najpierw mecz, później z Liverpoolem, czyli z ruchem się rozgrzewamy. Z Liverpoolem gramy już na pełnej. I później na dobitkę może jeszcze Śląsk. Później Villarreal na nas czeka. Tutaj już bez szału. Ta Roma, no i pytanie, gdzie tu, w którym tu dokładnie miejscu, ale chyba razem z okienkiem transferowym zacznie się też faza grupowa. Faza pucharowa, przepraszam, faza pucharowa. Więc no, już jest ciekawie, już naprawdę się zaczyna robić ciekawie. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i oczywiście zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Zachęcam też was do wspierania, przycisk wesprzyj. No i co, dziękuję wam za oglądanie, zapraszam was do następnych. Na razie, no i cześć!